Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu, w którym opowiemy sobie odrobinę na temat działalności w społeczeństwie i na temat organizacji i kształtowania. Dla mnie działalność w społeczeństwie wynika z naturalnej chęci kształtowania przestrzeni wokół siebie. I co robimy? Spotykając się po prostu z innymi ludźmi. I te nasze działania wynikają z naszych bardzo określonych potrzeb. Te potrzeby są spełniane w tej rzeczywistości zastałej albo nie są, w związku z czym musimy wykazać się pewną kreatywnością, żeby sobie te warunki tworzyć. Ta prezentacja, którą tutaj przygotowałem, to jest prezentacja, którą robiłem również dla kooperatyw. Ale myślę, że tutaj w tym towarzystwie też możemy chwileczkę tego typu tematom poświęcić. Czyli jak zaczynamy od siebie, no to spróbujmy się wczuć, co to stwierdzenie za sobą niesie. Czym jest dla nas samoistnienie, z czego wynika ta nasza właśnie chęć zmian. Taki element kontemplacyjny. Bo dalej to właśnie ruch jako podstawa życia, czyli w działaniu poznajemy świat i z ciekawością ruszamy naprzód, żeby go kreować, napotykając na inne osoby, przedmioty, budując określone relacje z drugim człowiekiem, no i będąc otwartym albo nie na efekt, jaki te nasze działania wnoszą. Poprzez to budujemy określoną strefę swojego komfortu, czy też może bliżej konstytuowanie własnego ja, czy tej przestrzeni suwerenności, z którą możemy sobie iść dalej. No i jak to bywa, na każdym kolejnym kroku tej naszej ścieżki przechodzimy na kolejne etapy, poziomy rozwoju, wzrastamy wraz z decyzjami, które podejmowaliśmy, wraz z aktywnościami. Jesteśmy coraz bardziej otwarci na przestrzeń zewnętrzną albo mniej i w zależności od tego, jak z tym idziemy, tak układa się nasze postrzeganie rzeczywistości. Nasza konstrukcja jest bardzo określona i warto gdzieś mieć to, może nie na co dzień, ale może właśnie na co dzień z tyłu głowy, że nasz mózg jest bezpośrednio skorelowany z tym, jak przejawiamy się w tej rzeczywistości, kierując się spełnianiem określonych potrzeb. No i właśnie, taki podstawowy model potrzeb, który za chwilę będziemy sobie rozszerzać do modeli organizacyjnych, mówi nam o tym, że wpierw spełniając te swoje podstawowe fizjologiczne potrzeby, możemy się wspinać powolutku po drabinie własnej samorealizacji. Natomiast usłyszałem pewną koncepcję i uważam, że ona jest jak najbardziej aktualna, szczególnie w naszym w tej chwili czasie i tej przemianie, jaka następuje. Czyli, że tak naprawdę nastają czasy pełnej kreacji i to poprzez swoją wewnętrzną samorealizację zaczynamy realizować swoje podstawowe potrzeby. A nasze społeczeństwo staje się tą przestrzenią no właśnie powszechnego artyzmu, czyli no tutaj możemy też włączyć oczywiście wątki technologii, tak, i tego zastępowania tych podstawowych tematów, które są potrzebne w społeczeństwie, czyli tej przestrzeni realizacji konsumpcji, które będą, czy już są w jakichś tam formach no bardziej zgodnych z ciałem człowieka, bądź mniej już realizowane w kontekście na przykład produkcji żywności. Natomiast jeżeli one są realizowane, to my jako społeczeństwo, jako poszczególne jednostki jesteśmy w stanie
stawać się kreatorami i tak zwanymi prosumentami, czyli wnosić po prostu w tą rzeczywistość to, co sami jesteśmy w stanie wykreować. No tak, to jest myślę też dobre pytanie, które można sobie zadawać, czy swoim organizacjom na każdym etapie. No bo właśnie, jak często zastanawiamy się, dlaczego robimy to, co robimy. Wiadomo jest, że w czasie, kiedy każdego dnia jesteśmy w cyklu chomika rzucającego się do kolejnych działań, to jest to oczywiście trudne. Im bardziej wchodzimy w tą przestrzeń kontemplacji, medytacji, tym bardziej to nasze ja staje się jasne dla nas i na pytanie, dlaczego jesteśmy w stanie sobie dać klarowną odpowiedź w czasie poszukiwań sensu życia. No i tak, jak ja zajmuję się między innymi w swojej pracy zawodowej kreacją indywidualnej marki, czyli staram się dotrzeć do tych najważniejszych składowych, jakie dana osoba chce przejawiać w tej rzeczywistości. No i często jest tak, że te pytania po prostu są do tego bardzo, bardzo pomocne. No bo właśnie, znajomość siebie to fundament tej komunikacji, jaką chcemy nieść dalej. Dopiero w kolejnym kroku możemy zadawać sobie pytanie, jak ta nasza rzeczywistość będzie współkreowana z innymi osobami. No i na jakich zasadach, na jakich wartościach chcemy budować te nasze relacje. Ta prezentacja niegdyś była projektowana dla naszej kooperatywy spożywczej w Poznaniu. Chodziło tutaj bezpośrednio o zaangażowanie się w dostarczanie dobrej, zdrowej żywności. Natomiast uznałem, że jako wstęp do dzisiejszego spotkania będzie też dobra. Szczególnie, że myślę, że teraz już jesteśmy w miarę wszyscy w tym gronie. Minęło 10 minutek, także. No właśnie, zastanówmy się, kto jest naszym sąsiadem i jakie są jego potrzeby, jak chcemy te rzeczywistości kreować. A ja się teraz pozwolę, przełączę się na zupełnie inną prezentację, przygotowaną na dzisiaj. I no właśnie, to też nie jest super nowa prezentacja. To jest prezentacja wstępnie zrobiona w 2019 roku, natomiast przygotowując się do dzisiejszego spotkania ją możliwie zaktualizowałem i rozszerzyłem. I teraz tak, jeżeli będą jakieś pytania, to ja bym proponował, żeby możliwie zadać je pod koniec. Ta prezentacja jest też podzielona na dwie części. Także tam one sobie będą mogły wybrzmieć. Tak? Mniej z pewnością będzie łatwiej to prowadzić. I tak jak mówiłem przed chwileczką o tej działalności człowieka, tak w przypadku, kiedy spotykamy się z drugim i zaczynamy budować jakieś fundamenty organizacyjne, to spotykamy się z różnego rodzaju postawami. I to jest tak, że na potrzeby tego wykładu, czy też no, z moją znajomością organizacji społecznych i dynamik, jakie następują pomiędzy ludźmi, wprowadzam tutaj takie pewne uogólnienie, bazujące na motywacjach różnego rodzaju osób, z jakimi się spotykamy na co dzień, ale też oczywiście mowa tutaj o tak naprawdę również naszym wnętrzu. A więc z jednej strony, szczególnie w moim przypadku, pracując jako terapeuta, pracuję z tą lewą stroną rzeczywistości, czyli staram się dookreślić jasno i pokazać, jaki brak, jaka, nazwalibyśmy to, nieciągłość motywuje danego człowieka do działania.
I teraz, jeżeli z tego braku, z tej nieciągłości, będziemy przechodzili w obfitość, czyli w pewne wypełnienie tej przestrzeni, w otwartość na doznania, które się pojawiają, no to mamy ten stan zdrowia. Natomiast zazwyczaj jest tak, że w tym braku zaczynamy się otaczać. Nie chcemy zajrzeć w tą realną i głęboką potrzebę, tylko budujemy kolejne ściany, kolejne mury, które doprowadzają nas do chorób fizycznych, najpierw fiksacji mentalnych, potem chorób fizycznych. Natomiast w przypadku tematu dzisiejszego spotkania doprowadzają nas do różnego rodzaju napięć i konfliktów, które nie pozwalają pójść dalej i budować tych wspierających, fajnych relacji, które są w stanie tworzyć nasze życie. I teraz te dwa pryzmaty, spoglądając na nasze codzienne życie, tworzą oczywiście zupełnie inne konteksty. Bo gdy budujemy swoją przestrzeń suwerenności, z której chcemy działać, i jest ona pewną bazą i fundamentem do poruszania się w rzeczywistości, to w przypadku obfitości będzie to zupełnie czym innym niż w przypadku braku. W przypadku braku będziemy mówili o budowaniu przestrzeni bezpieczeństwa, w przypadku obfitości będziemy mówili o radości życia. Tutaj wypisałem kilka takich tematów, które jasno polaryzują, szczególnie tutaj w kontekście naszych właśnie grup. Mamy te kwestie związane z naszą indywidualną ekspansją, z hierarchią, która naturalnie się kreuje przy przyjmowaniu jakichkolwiek relacji, przy poznawaniu sensu życia i szukaniu właśnie tych naszych motywacji, tego w jaki sposób potem dalej je realizujemy. W przypadku czasów, w jakich żyjemy, to też prawda i rewolucja, czyli tego w jaki sposób postrzegamy drugiego człowieka i czy z przestrzeni obfitości dzieje się to z szacunkiem do jego przestrzeni i otwartością na inspiracje, czy też jest to jakiś przyczynek do zmiany tego drugiego człowieka. No, kończę tutaj tą przestrzeń, gdzie ważnym tym elementem dla mnie oczywiście jest ta nasza świadomość i obserwacja uczestnicząca, czyli odnoszenie się do tej przestrzeni drugiego człowieka i grup jako żywych, naturalnych organizmów, na które spoglądając z pełnią mojej świadomości przyczyniam się do tego, żeby budować te wspierające i otwarte relacje. Ta całość wynika z różnego rodzaju dynamik, no właśnie relacji, w jakie wchodzimy. Myślę, że wiele osób spotkało się tutaj z analizą transakcyjną i trójkątem dramatycznym. Jest z tego wyjście, czyli z tej przestrzeni przyjmowania ról, takich jak no właśnie biedactwo, ratownik czy oprawca. Myślę, że każdy się z tym spotkał, to przynajmniej zakładam. Jest tego wyjście w kierunku trójkątu upełnomocnienia, czyli wzięcia tej swojej odpowiedzialności i działania z suwerennością w poczuciu autentyczności tego, kim jesteśmy. To jest oczywiście pewien proces wzrastania. Ważnym tutaj elementem jest to, że no właśnie, ten SES, o którym tutaj wspomniałem, czyli przez niektórych nazywany tak wirusem energii seksualnych, a tak naprawdę to jest dla mnie taka podstawowa zasada przepływu energii, w której ja jako istota mam poczucie, że zabranie energii drugiej istocie coś mi da. Będę mógł zbudować coś więcej, będę mógł wyjść więcej, zjeść więcej, etc., etc. Gdzieś przy wykładach związanych właśnie z tym wirusem
pojawiły się takie stwierdzenia, które bezpośrednio wskazywały na prapoczątek tego, czyli jako że na samym początku wszyscy stanowiliśmy jedność, to przy podziale nastąpił pomysł, w którym ja, zabierając drugiemu, będę w stanie wrócić do jedności. Czyli chcę pochłonąć tą całą energię, jaka jest dostępna, żeby ponownie stać się jednością. W drugiej przestrzeni mówimy o tym, że to i moja cała energia jest, no właśnie, jest tym, co jest mi na ten moment dostępne i jestem w stanie dzięki temu właśnie do tej znów jedności powrócić, natomiast przyjmując postawy wspierające życie. Czyli postawę tutaj, na samym początku mówiliśmy o tym biedactwie poszkodowanym, o ofierze, która to jest zbudowana na poczuciu winy, na iluzji poczucia winy, co dalej się przejawia w postaciach autosabotażu. Natomiast w momencie przejścia mamy tutaj tą przestrzeń kreatora, twórcę i wrażliwego czy empatycznego. W przypadku ratownika mamy tą potrzebę wybawiciela, która jest wsparta na niskim poczuciu wartości i wstydzie. Natomiast po przejściu mamy tutaj role związane z opiekunem, terapeutą czy animatorem. I ostatecznie w kontekście oprawcy, kata i prześladowcy, modelu opartym na władzy i kontroli, mamy tą przestrzeń osoby, która jest w stanie być asertywna, kwestionująca, ale wzywająca do działań. W tym przyjętym dość uproszczonym modelu bardzo ważną oczywiście kwestią będzie komunikacja, bo oczywistym jest, że w czasie jakichkolwiek prac ze sobą spotykamy się z oboma modelami w sobie. Siłą rzeczy będzie dokładnie tak samo w momencie, w którym współpracujemy z drugim człowiekiem. I jest oczywiście ileś różnych modeli komunikacyjnych, które mają na celu nam w tym pomóc. Czy to będzie NVC, czy to będzie radykalna szczerość, czy będzie to dość prosta metoda, którą w sumie polecam, żeby się z nią zapoznać. To ta metoda Foucault, czyli fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. To one mają wszystko tak naprawdę jeden cel, czyli stworzyć możliwie wspierające pole dla porozumienia pomiędzy dwojgiem istot, a możliwie zminimalizować przepływ emocji, które wzmagają tylko reaktywność, nie tworząc tego dodatkowego bufora na zastanowienie i wybór. Oczywistym jest dla mnie, że podstawą jest tutaj ta praca własna i najlepiej, jeśli to jest możliwe, obserwacja z tego tak zwanego wysokiego umysłu swoich działań, żeby mieć zawsze tą przestrzeń na reakcję, na wybór, na przestrzeń na zastanowienie się, to czego ja chcę od tej danej sytuacji. Natomiast te wszystkie narzędzia, w tym również ta samoświadomość, one będą powodowały, że znacznie łatwiej nam będzie wyjść z pewnych ról już czysto ewolucyjnych. I tak rodząc się jako dziecko, mamy określone pragnienia, potrzeby, jesteśmy intuicyjni, no i oczywiście zderzamy się z rzeczywistością zastaną, którą są rodzice z ich przekonaniami, opiniami i regułami, dzięki którym najpierw oni mogą spełniać nasze pragnienia, potrzeby, a potem my sami, przejmując od nich, jesteśmy w stanie, bazując na tych modelach, to realizować, co jest oczywiście bardzo ważnym etapem rozwojowym. Natomiast dopiero o krok później mówimy o wchodzeniu w role społeczne z poziomu dorosłego, który jest w stanie zintegrować i rodzica, i dziecko, a przede wszystkim jest możliwie świadom konsekwencji swoich działań, emocji i myśli. No właśnie, powtórzę tutaj jeszcze raz te realizacje naszych potrzeb. Wiadomym jest, że jako dzieci w tym polu będziemy wzrastać, będziemy pewnie mówić wtedy o
o tym modelu podstawowego eko, społecznego czy rodzicielskiego, czy egregorycznego dowolnie, co oczywiście, tak jak wspomniałem, będzie wynikało z określonej naszej również budowy. Natomiast i tu znów jesteśmy w stanie sobie to przemodelować i warto zwrócić uwagę, że ta piramida może być całkowicie odwrócona w trakcie, kiedy idziemy do tej obfitości, do zdania sobie sprawy z tego, że wszystko, co mnie otacza, jest dokładnie tym, czego potrzebuję, żeby się samorealizować. I w trakcie tej podróży do naszej samoświadomości możemy rozróżnić różnego rodzaju etapy. Tutaj akurat przytaczam mapę świadomości Hawkinsa, też zapewne jest znana wielu. Jest to oczywiście jiś tam odnośnik, jakaś koncepcja, natomiast w moim przekonaniu jest to bardzo fajne narzędzie informacyjne dla nas. Również, żeby uświadamiać sobie, co tak naprawdę stoi za konkretnymi naszymi działaniami, jakie to jest uczucie, jaki to jest proces i na tej bazie jesteśmy w stanie małymi kroczkami posuwać się do wyjścia z tego. Tutaj troszeczkę inaczej to przedstawione. No i w kolejnym etapie zaczynamy mówić już o większych zbiorowościach, czyli nie o ja indywidualnym, a o, no właśnie, o organizacjach. Są różne modele, różnie sobie to wszystko układające, natomiast one są bardzo zbieżne w kontekście tego, że skupiły się na tej przestrzeni kontroli i władzy, uznając, że organizacja społeczna jest jakąś formą propagowania siebie właśnie na rzeczywistość i tej współpracy. I teraz siłą rzeczy jakakolwiek koncepcja nie powstaje, jakimkolwiek celu działania nie mówimy, no to siłą rzeczy on wychodzi z pewnego pola. I czy to będzie pole zbiorowości, może tak być, natomiast zazwyczaj jest to świadomość indywidualna. I mówimy tutaj o tych, o ewolucji organizmów społecznych. Może kilka słów jeszcze też o tym opowiem, że no tak, mamy plądrujące bandy, wiadomym jest, co możemy sobie wyobrażać tutaj, początki Odysei Kosmicznej na przykład i małpie walki o ogień. Następnie wchodzimy sobie odrobinę wyżej i mamy te przestrzenie już związane z podstawowymi formami organizacji, natomiast zawsze oparte na tym, kto będzie żył, a kto nie będzie żył. I tak jak na pierwszym etapie to mogą być formy bezpośrednio prowadzące do śmierci, tak na tych wyższych etapach będziemy tutaj mówili również o po prostu wykluczeniu z danej społeczności. Będzie to też jakaś forma śmierci. Idąc dalej, mamy przestrzenie, które dalej są zarządzane w sposób możliwie autorytarny, natomiast następuje bardzo duży postęp w kontekście efektywności zarządzania zasobami, w tym również zasobami po prostu energii ludzkiej. Dopiero na poziomie zielonym zaczynamy mówić o tym, że każdy człowiek w zespole jest ważny w tym kontekście, w takim ujęciu, taki jaki jest. Na wcześniejszych poziomach każdy człowiek służy określonemu celowi, a tutaj się pojawia już ta inna przestrzeń budowania relacji. Natomiast warto tutaj wspomnieć, że
że budowanie relacji, jeżeli jest zmieszane z procesami decyzyjnymi i a dana organizacja siłą rzeczy jest nastawiona na jakąś formę zysku, jakąś formę zmiany, no to w tym momencie te organizacje są dość stosunkowo powolne. Powoli są w stanie realizować swoje zadania, co zaczyna stać w kontrze z poprzednimi, wcześniejszymi poziomami, gdzie cały czas było wszystko ustawione na efektywność. Dopiero przechodząc ten etap, w którym każdy musi zostać wysłuchany i każdy musi podjąć dokładnie tą samą decyzję, czyli wszyscy się na coś zgadzamy, jesteśmy w stanie ruszyć szybciej, a jednocześnie jest bardzo wiele narzędzi, których możemy używać do tego, żeby każdy czuł się możliwie wysłuchany i włączony. Na wcześniejszych etapach wykluczaliśmy tych, których uznawaliśmy za niepotrzebnych, przeszkadzających, niewspierających, a od tych wyższych etapów jesteśmy w stanie inkludować wszelkie sprzeciwy, które mają być docelowo formami zwiększonej motywacji czy zmiany celów, jakie chcemy osiągnąć, nadal ustawiając się w tym, że chcemy iść w danym kierunku wspólnie i razem. Tak. Tutaj mamy bardzo, bardzo to już wszystko porównane, różne systemy, jak widać zresztą jasno, one cały czas mówią o tym samym. Natomiast oczywiście dalej nie są, no właśnie, domknięte czy jasno określone. W takim kontekście, że wiele z tych tutaj przedstawionych teorii oczywiście może zostać uznanych jako te przestrzenie bardziej filozoficzne czy wręcz ezoteryczne, natomiast przy porównaniu z czystą nauką powolutku te kroki są budowane i no widać tutaj pełną tego wspólność. Bardzo króciutko jeszcze takie powtórzenie, już teraz bardziej określone na działania, jakie są tutaj podejmowane. Ja sobie pozwolę skupić na tych trzech najwyższych, no bo to one gdzieś tam nas na dzień dzisiejszy najbardziej dotyczą. Czyli mamy przedsiębiorstwo strategiczne, możemy tutaj mówić o różnego rodzaju korporacjach, czyli dążeniu do osiągnięć poprzez wszelkiego rodzaju środki i maksymalizacja rezultatów. O tej zieleni, o której już wspominałem, no ona jest bardzo taka spójna, ma na celu uspójnienie przestrzeni międzyludzkich i wytworzenie tej kooperacji wewnętrznej. Natomiast na tym wyższym etapie mówimy już o szeroko pojętych wartościach, które wszyscy wspólnie w danym organizmie społecznym wyznajemy. Może to złe słowo, ale realizujemy te wartości poprzez nasze indywidualne działania i jesteśmy w stanie obdarzać zaufaniem inne osoby, z którymi idziemy do realizacji wspólnych celów. Tak. No bo właśnie jest to cały czas wszystko o tym naszym wpływie na rzeczywistość. I teraz troszeczkę więcej wejdę już w ten temat turkusu, tych tak zwanych turkusowych organizacji. Jest to taki, nazwijmy to, trend również w biznesie, już coraz szerzej postrzegany, coraz szerzej zauważany, natomiast z mojej perspektywy bardzo często dalej wykorzystywany cząstkowo na tych niższych poziomach organizacyjnych, czyli pewne zakresy z tego tak zwanego zarządzania turkusowego, one są brane i wtłaczane w korporacje,
co oczywiście powoduje chwilowy wzrost skuteczności, natomiast bardzo szybko również owocuje niezadowoleniem osób, które w tych projektach uczestniczą. To będą takie zakresy, jak na przykład ten greenwashing, czy tworzenie jakichś modeli wspierających społeczność, budowanie przedszkoli, etc., etc. Natomiast cała struktura, szczególnie jej góra, nadal znajduje się na tej przestrzeni pomarańczowej, co oczywiście będzie miało bezpośrednie przełożenie, w jaki sposób te wartości będą dalej realizowane. Bo właśnie, bo w przypadku turkusu mówimy o dążeniu do pełni każdego z nas i dopiero z tej przestrzeni wchodzenia w relacje z innymi. Jeżeli mówimy o tych relacjach z innymi, to obieramy sobie wspólny cel ewolucyjny, do którego dążymy, natomiast w trakcie tych działań następuje jego zmiana. Natomiast wokół tych działań zaczynamy się samoorganizować, wykształcając naturalnie struktury decyzyjne związane z podejmowanymi działaniami procesowymi. W przypadku dążenia do pełni takie trzy hasła. To oczywiście z mojego postrzegania rzeczywistości. Każdy może tutaj podstawić swoje własne. Z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że dzięki temu postrzeganiu całości głębi jesteśmy w stanie być bardziej otwarci na drugiego człowieka i odnosić się do niego z szacunkiem, z godnością do jego istnienia i swojego, i dzięki temu jesteśmy w stanie kroczyć w możliwej autentyczności zgodnej z tym ze sobą i z tym, co nas otacza. W przypadku samoorganizacji znów kilka słów dotyczących tej przestrzeni związanej z naszą indywidualną suwerennością, czyli jeżeli biorę odpowiedzialność za siebie i swoje działania, to jestem w stanie tą swoją wolnością w tym, tą wolność pokazywać też innym i budować na tym wspierające zaufanie. Natomiast w przypadku celu ewolucyjnego będziemy mówili o tej budowie fraktalnej, czyli o wzroście całej organizacji razem z nami, odnajdywaniu kolejnych powołań przy wsłuchiwaniu się we wszystkich jej członków. W przypadku praktyk w działaniu, to już zaraz na przykładzie, natomiast mówimy tutaj o tym, że określamy sobie wspólne wartości, mamy określone schematy podejmowania decyzji, określamy rolę odpowiedzialności, swoje zasoby i procesy, jakie, dzięki którym jesteśmy w stanie podjąć te wyzwania. W międzyczasie kształtują się autonomiczne zespoły, które te działania są w stanie osiągnąć. W czasie moich prac nie tylko z kooperatywami spożywczymi trafiłem i współtworzyłem jedną z organizacji, która aspirowała do tych przestrzeni turkusowych. I tak właśnie wyglądało określenie tych wartości w przypadku turkusowego Poznania, które tak naprawdę te wartości stały się taką, no właśnie, wizją do realizacji. Czyli będąc spójnym ze sobą, z uważnością na innych, biorąc odpowiedzialność i będąc transparentnym, angażuje się, budując zaufanie. Tak. Każda organizacja oczywiście posiada swój cel. W przypadku turkusowego Poznania było to na przykład propagowanie tych informacji związanych z turkusem, co obrazowało się poprzez różne działania. W przypadku kooperatyw spożywczych to oczywiście zapewnianie dobrego jedzenia i dbanie o suwerenność żywnościową
w takim kontekście, w którym każdy ma wiedzieć, co trafia na jego talerz. I tak dalej, i tak dalej. Aby określić swoje indywidualne potencjały, w jakich wchodzimy do danych organizacji, mamy oczywiście mnóstwo różnego rodzaju narzędzi. Jednym z takich narzędzi, z którym ostatnio się posługuję, to jest podejście Human Design, które łączy w sobie na pewno astrologię. Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, I Ching i inne różnego rodzaju koncepcje. Natomiast co ciekawe, tutaj nie wiem czemu, ale może się to zbiegać z różnymi wydarzeniami w naszej przyszłości. Ta aktualizacja będzie się kończyła w 2027. Do tego czasu można korzystać z tego narzędzia. Ja za chwilę oczywiście przejdę do innych narzędzi, które możemy tutaj sobie nam zaproponować. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że bardzo dobrze wpisuje się w możliwości realizacyjne w grupach. I oczywiście mamy różne modele, to może być numerologia, astrologia, enneagram, socjonika, czy inne takie modele, które wskazują na przepływ informacji pomiędzy istotami i które mają potem bezpośredni wpływ na podejmowanie odpowiedzialności i sprawdzanie się w tym. Natomiast w przypadku enneagramu to jest dość interesująca koncepcja, w której mówimy o tym, że mamy pewne osoby o umiejętnościach projektora, czyli mających dostęp do szeroko pojętych idei, manifestatora, który jest w stanie tą ideę ukonkretnić, rozpisać, zobaczyć, i generatorów, którzy są w stanie te elementy tutaj już bezpośrednio wprowadzić w tą rzeczywistość. Wiele z tych typów się nie miesza. Niektóre wyjątkowe osoby mają te możliwości, że posiadają te niektóre potencjały razem w sobie. I mówimy tutaj również o takiej postaci, tych bodaj było najmniej w naszej społeczności tutaj ziemskiej, czyli reflektorów, które są w stanie wyświetlać na innych tych właśnie innych ludzi w takiej formule lustra. No i teraz dzięki własnej znajomości siebie, poznaniu, umówienie się na wspólny cel, znajomości wartości, jesteśmy w stanie zacząć tworzyć określone zespoły do wykonywania określonych działań, misji. I tak jak. No i właśnie, tutaj możemy zacząć mówić, tak wprowadzę to, o socjokracji. To jest dość interesujący model, który zawiera w sobie bardzo wiele różnego rodzaju narzędzi i podejść do realizacji celów grupowych. Nie będę tego tematu bardzo dokładnie omawiał, ale tylko zaznaczam, że warto się z tym zapoznać. Po ukonstytuowaniu się określonych kręgów mamy oczywiście tą możliwość, że jesteśmy w stanie przejść dalej do realizacji. I oczywiście tutaj jest taki etap, w którym zaczynamy mówić o komunikacji, czyli o technologii, o tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie przekazywać sobie informacje i na ile to jest skuteczne pomiędzy dwojgiem osób, trojgiem i więcej. W jaki sposób dbać o tą transparentność przekazywania informacji, a jednocześnie nie gubić się w informacyjnym szumie. A oczywiście to wszystko bazuje na podejmowanych rolach i odpowiedzialnościach, na które oczywiście zgadzamy się zupełnie indywidualnie, właśnie zgodnie z tym, co, jak dobrze siebie znamy i jak jesteśmy w stanie tym płynąć dalej. Warto tutaj wspomnieć o tym rozróżnieniu podejmowania decyzji, również w kontekście tych innych i wcześniejszych modeli podejmowania decyzji. Jak widzimy, mówimy tutaj na przykład o autokracji czy o innych formach. Natomiast w tym przypadku tutaj w temacie socjokracji będziemy mówili o konsencie, czyli nie o konsensusie, w którym każdy zgadza się dokładnie na to samo, co każdy inny, bo to, tak jak wspominałem, trwa raczej długo,
W przypadku konsentu będziemy mówili o tym, że zgadzamy się na pewien zakres tolerancji, w którym jesteśmy w stanie nie zgłaszać sprzeciwu, jesteśmy w stanie z tym żyć. Jest to znacznie prostsza formuła, w której nie musimy się wszyscy zgodzić na to samo, ale możemy uznać, że inne osoby idą z danymi tematami do przodu, a na nas nie ma to bezpośredniego przełożenia, czyli nie musimy zgłaszać sprzeciwu. O tym też pewnie można by troszeczkę dłużej, natomiast myślę, że to nie jest ten moment na to. No, jako pewne podsumowanie mamy konstytucję w Turkusie, czyli mamy pewien zapis tego, na co w międzyczasie się zgodziliśmy. I oczywiście jest to zdecydowanie bardzo ewolucyjny projekt. To jest o tyle dobre, że w każdej organizacji mówimy o tym, w jaki sposób dołączać nowe osoby. I taka konstytucja jest właśnie tym spisem zadań, spisem tego, jak to się układało do tej pory, co trzeba zrobić, żeby wejść w kolejne kręgi i się zaangażować i móc w pełni korzystać z tej danej organizacji. W przypadku przemian już istniejących organizacji, bo oczywiście organizacje same w sobie dojrzewają, natomiast warto sobie uświadomić to, że one nie są w stanie dojrzewać bardziej czy szybciej niż, no właśnie, niż osoby, które te organizacje zakładały, niż osoby, które mają główny finansowy wkład i podstawowe i są w stanie podejmować podstawowe decyzje. Organizacje nie są w stanie również dojrzewać w momencie, w którym ich pracowników przyjmuje nieustanny lęk, na przykład przed utratą stanowiska czy przed zmianą. I to są takie podstawowe punkty, z jakimi w czasie spotkań z różnego rodzaju podmiotami staram się pracować. Natomiast tutaj są to już, muszą to już być oczywiście projekty dojrzałe. Chociaż oczywiście warto też pracować nad tym, czy zdawać sobie z tego sprawę w kontekście, no oczywiście indywidualnym, bo w przypadku lęku przed śmiercią to będzie oczywiście ten brak, który był wspomniany na samym początku i poddanie się tej transformacji będzie znowu krokiem w kierunku obfitości i wspierającego postrzegania świata. No i tak, na ten moment ja bym zakończył tą pierwszą część.